Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy. No tu nie wiadomo, czy się w Polsce cieszyć, czy się smucić, bo okazuje się, że jak chcemy dopuścić Ducha Świętego do głosu, to nazywamy to pentekostalizacją Kościoła. Jak chcemy dopuścić Ducha Świętego do naszego życia, także wspólnotowego i kościelnego, to okazuje się, że za dużo tego miejsca Mu dajemy, że wcale nie jest dobrym tak żyć tym Duchem Świętym na co dzień. Zróbmy to, co zrobili apostołowie razem z Maryją. Wejdźmy dziś do Wieczernika i trwajmy w nadziei, że w obfitości zostanie nam ten Duch Święty udzielony i będziemy mogli na co dzień żyć w pełni owocami Ducha Świętego i nie będziemy się bali tego, że dotknęła nas pentekostalizacja, bo to oznacza, że dotknęło nas tak naprawdę doświadczenie żywego Boga, który przychodzi do nas z darami, charyzmatami Ducha Świętego.